Dzisiaj spotykamy się na takim wysokim szczeblu youtuberskim, bo gościmy Wiktora z kanału Scratch the Surface, a także gitarzystę i wokalistę Lazy Class. Cześć. Porozmawiajmy może najpierw o tym YouTubie, bo to od niedawna też zacząłeś działać, ja tak samo. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jest tak mało punkrockowego YouTuba w Polsce? Tak, zastanawiałem się. Te rozważania były tutaj jakby wyjściem do tego, żeby spróbować coś samemu zrobić w jakichś tam swoich ograniczonych środkach. Gdzieś w sumie jak chyba większość ludzi ze sceny hardkorowo-punkowej, mocno po 30 też od jakiegoś czasu zerkam sobie na scenę metalową, patrzę co tam się dzieje i tam tego po prostu jest dużo więcej. Zawsze miałem takie trochę podejście i chyba żyłem w takim przeświadczeniu, że ta scena hardcore punkowa jest taka zajebista, kreatywna i w ogóle, czego my tutaj nie robimy. I nagle tak zacząłem, nie no, chuja robimy, kurwa, no paru 40-latków robi jakieś gazetki dla 40-latków i to w sumie tyle. I brakowało mi czegoś takiego tutaj, właśnie w tym polskim, że tak powiem, grajdołku. I też się zastanawiałem, dlaczego tak jest właściwie. Czy to jest kwestia po prostu skali, że ta scena jest po prostu już taka mała, czy to jest jakaś kwestia wypalenia, czy może, nie wiem, przyzwyczajenia się do tych jakichś tradycyjnych, bym powiedział, konserwatywnych, że tak powiem, metod przekazu typu, wiesz, poskładamy se zina i wydamy go raz na 2 lata, nie? I będziemy czytać wywiady sprzed, kurwa, 3 lat. No bo tak to wygląda, nie? Myślisz, że tutaj jest obawa tego, żeby się trochę pokazać, żeby wyjść na zewnątrz? Czy gdzieś porozmawiać szerzej o tej muzyce? Wiesz co, nie mam pojęcia. Może tak. Tak jak wiesz, jak patrzysz na tą scenę metalową, ona też nie jest jednorodna. Masz jakby masz oficjalne magazyny duże, duże webziny, ale masz też w cholerę takie jakby pracy oddolnej fanowskiej, zinowskiej, nie? To samo jakby jest z tym YouTube'em. Masz małe kanaliki, gdzie goście sobie gadają o płytach, robią wywiady i tak dalej. No a tutaj tego nie ma. Może to jest, wiesz, jeszcze ta specyfika tej naszej sceny jest taka, że tutaj myślę, że wbrew pozorom ona nie jest taka otwarta, jak to się zawsze wszystkim mówi. Jakby dużo jest takich rzeczy, że jak trochę wyjdziesz przez szereg i zaczniesz robić coś innego, to są pośmiechujki, jest sarkazm. Gdzieś zacząłem to dosyć późno dostrzegać, bo jakby sam też oczywiście w tym uczestniczyłem, gdzieś siedziałem w tej scenie, jakby znam ten klimat dobrze. No i to chyba też to może gdzieś tak ludzi zrażać, nie? Wiesz, to jest to wieczne utyskiwanie, dlaczego u nas nie ma młodych, a ktoś pojawi się na koncercie, czy młody zatańczy lub będzie wyglądał nie tak, jak starzy mędrcy jakby aprobują i już się z tego nabijają wszyscy, nie? No i jakby jak mają być tutaj jacyś młodzi, jak na wstępie dostają, że tak powiem, mentalną lapę na twarz, no. I chyba może to tak samo działać z takim wychylaniem się trochę do przodu, nie? No myślisz, że to, co robisz ty, co robię ja, to jest, wiesz, scenowo koszerne? Czy to jest jakaś komerka i flirtowanie z mainstreamem? Nie, no gdzie to, wiesz, no ile mamy tych wyświetleń, ile mamy tych followersów, wiesz, to też jest tak, że myślę, że możesz mieć bardzo podobnie, że robisz to trochę bardziej dla siebie, ewentualnie dla tych zespołów, przecież ogląda to jakaś garstka osób. Chociaż z drugiej strony, no wiesz, pytanie, czy to nie jest i tak trochę większa garstka, czy nie można przypadkiem dotrzeć do tych osób, które tego, wiesz, tego fanzina na przykład by nigdy nie na oczy nie widziały nawet, nie? Więc może jest to jakieś takie wychodzenie trochę poza tą banieczkę, nie? Szczególnie, że ta scena punkowa też nie jest taka, wiesz, jednorodna, nie? Jakby często się mówi, że wiesz, o scenie hardcore punk, o tym takim twardym rdzeniu, zaangażowanym, ale też jakby bardziej kumającym muzykę, ale jest jakby to pole na zewnątrz, które jest dużo szersze, nie? I są tam ludzie, którzy nie są aż tak jakby mocno w tej muzyce, ale może gdzieś tam coś z tego scenowego w takiej formie mogłoby do nich trafić, nie? No a mówiłeś też o zinach, a także wydawałeś zina Dead Pressa. Tak, może nie tyle wydawałem, co tam pisałem, wydawał to Stan. Mhm. Wcześniej też tam robiłem swojego zina Rock'n Riot, tam chyba ze 3 numery takich, wiesz, typowo kserowany był, więc jakoś tak to działało. No później tego Dead Pressa przenieśliśmy do sieci, no to w sumie wtedy ja już się tym tak zajmowałem, ale też gdzieś tak chyba straciłem do tego serducha w pewnym momencie i jakoś to zginęło śmiercią naturalną. Przejdźmy może do tego twojego najnowszego dzieła, czyli Lazy Class. Zaczęliście tak bardzo dynamicznie. Na 3-lecie zespołu już wydaliście płytę The Best Of z kilkunastoma kawałkami, które gdzieś tam się pozbierały w międzyczasie. Tak, tak, to prawda.
Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj, no to jakby chyba ja miałem duży wpływ na to, żeby to było też dynamiczne, ale jakby też wszyscy chcieli, nie? Jakby też to chyba wynikało trochę z tych moich doświadczeń, że też z good old days, że nie ma co na przykład sobie, wiesz, siedzieć i dłubać, wiesz, nie wiadomo ile w materiale jest materiał, nagrywamy, wydajemy i idziemy dalej, no. Wiesz, jak spojrzysz na historię Punk Rocka, no to tak to wydawało, tak to wyglądało. Wiesz, ten jakby, wiesz, Glory Days of Punk, to trwało może z 5 lat łącznie, wtedy ze 4, wiesz, były już ze 3 fale w tym czasie i wszystkie zespoły wydawały wtedy przynajmniej po 2-3 płyty na fale. To było bardzo szybko, to był krótki okres, nie? To, że i tak wydajemy tam jakąś płytę raz na 2-3 lata, to i tak jest, powiedzmy, epoka w porównaniu z tym, jak to wyglądało na początku. To my już powinniśmy grać teraz New Romantic, jakby tak, wiesz, jakbyśmy musieli to, że tak powiem, odtwarzać te czasy, wiesz, w końcu lat 70., początku 80., nie? Jak patrzę właśnie na ten Lazy Class, to mam wrażenie, że działacie w trochę inny sposób niż wiele polskich zespołów. Raz, że wydajecie bardzo dużo, bardzo szybko. Też jak patrzyłem na waszą dyskografię, to żeby zebrać całość razem tam z różnymi kolorami winyli, to jest już 16 pozycji, no nie? A zespół ma bodajże 8 lat. Do tego jeszcze sporo teledysków, czyli takie podejście, no powiedzmy, zachodnie. Wiesz co, to tak, to chyba była taka koncepcja od początku, żeby po prostu działać, żeby ten zespół żył. Żeby to nie było wydawanie, powiedzmy, wiesz, wyrzucanie wydawnictwa raz na 10 lat, nie? Wiesz, tak to trochę wyglądało, no kurde, robimy materiał, nagrywamy epkę, płytę i gramy koncepty. I takie było założenie, nie? Przez to też jakby, przez to chyba to tempo też tak dosyć długo trwało, zanim wydaliśmy long playa takiego, gdzie tam było te, nie wiem, 13 numerów, nie? No bo to była jakaś epka, potem był mini album, jakiś splicik, potem jakiś znowu coś, więc to chwilę trwało, nie? Tak rodziło się na spontanie, czy mieliście jakiś pomysł, żeby tutaj spróbować zawojować europejską scenę albo coś w tym stylu? Wiesz co, to są chyba za duże słowa, zawojować europejską scenę. Na pewno jak zauważyliśmy, że to zaczyna żreć na samym początku, nie? Jak wyszła ta pierwsza epka, później Hello San Domingo, które były zajebiście jakby odebrane, no to dało wiatru w żagle, nie? Bo to się, wiesz, ten rok, kiedy wydaliśmy Hello San Domingo, to w ogóle, wiesz, zagraliśmy chyba najwięcej koncertów ever. Tam wiadomo, że to nie są jakieś oszałamiające liczby, bo to było, nie wiem, niecałe 40 koncertów rocznie, z czego połowa była za granicą. To były, wiesz, koncerty od Moskwy po Dublin, nie? Więc działo się i na pewno to dało też jakby taki, wiesz, wiatr w żagle do działania, nie? Że coś tam z tego może się urodzić i może po prostu nie skończymy jak, wiesz, jak standardowy zespół, powiedzmy, nie tyle z Polski, co po prostu zewsząd, który sobie coś tam raz wyda i zagra w okolicy, wiesz, dwa koncerty do roku, nie? Albo standardowy zespół ze stolicy, który wydaje epkę, która jest fajna, a po pół roku już nie ma zespołu. A to swoją drogą, tak. Dokładnie tak. Tutaj jakby, no na pewno byliśmy tam nastawieni na działanie tutaj. Mhm. Była determinacja, graliśmy regularnie próby, koncerty, więc tak to działało. No i też mówiłeś, że trochę pojeździliście, bo faktycznie widziałem, że graliście w Moskwie, w Kaliningradzie, w Niemczech trochę graliście. Z Kaliningradu się nie udało w końcu, on był na jakiejś liście, miał być, ale tam nie dostaliśmy wizy. Mhm. Była w sumie zabawna sytuacja, mieliśmy mieć wizę, zaproszenie, ale to był taki czas, kiedy Polska nie wpuściła tych rosyjskich motocyklistów prokremlowskich do Polski. I wydaje mi się, że trochę w odpowiedzi na to my nie dostaliśmy tej wizy artystycznej do Kaliningradu, bo nawet tam jak byłem w ambasadzie, to facet mi powiedział, no niestety to jeszcze by przeszło, to zaproszenie pół roku temu, ale teraz musi być trochę inne. Nie? Więc trochę staliśmy się ofiarą polityki międzynarodowej w tym temacie. Ładnie, wiesz, nawet jak się nie zajmujesz polityką, to polityka gdzieś tutaj się tobą może zająć. To prawda, tak, dokładnie. No ale też to, co was wyróżniało, to, że polski zespół OJ kojarzy się zazwyczaj z tym, że ma piosenki o tym piwo, futbol, dziewczyny, wypłata, sobota na mieście, koledzy, zadyma, tego typu historie, a wy tu też mieliście trochę inne podejście w tym temacie. To prawda, to takie też było trochę założenie od początku, nie? Jakby, dobra, no wychowałem się na takich piosenkach, jak mówisz, nie? Słuchałem tego wszystkiego i tych polskich rzeczy i w sumie tych spoza Polski.
ale trochę nie chciałem powielać tego schematu, bo gdzieś tam stwierdziłem, że mam chyba do powiedzenia trochę więcej z zespołem niż tam. Jest fajnie, najedmy się i rozejmy komuś ryja, nie? Byliście od początku jakimś zespołem określonym politycznie. No. Tak, jakby tutaj jakby określenie się po tym, że jakby, no nie wiem, wiesz, no nie gramy z nazistami, jakby się z nimi nie konfrontujemy, to było jakby od razu, nie? Tutaj. Nie chcieliśmy stać w jakimś takim rozkroku, nie? Za bardzo, po prostu. Mhm. Zresztą wiesz, no, to też jest tak, że gdzieś w tej scenie HC punkowej bardziej też uczestniczyłem, grałem w hardkorowych zespołach, no, jest mi to bliskie, nie? Po prostu pewnego rodzaju zasady, pewne wartości i tyle. Tutaj nie ma miejsca jakby, wiesz, na to, że wiesz, zagramy sobie gdzieś, gdzie będziemy sobie, wiesz, 5 piwek zamawiać i będzie fajnie, nie? No, bo jak pamiętam te początki, może nie początki, ale ten taki etap popularności tego o, jest punka czy ska, no to na tych koncertach pojawiali się tacy dość dziwni ludzie, którzy tam z punk rockiem czy sceną niezależnie nie mieli nic wspólnego, tylko byli, wiesz, kibolami czy jakimiś dziwnymi. Tak, bardzo różnie to bywało, nie? Jakby wiesz, myślę, że w niektórych miastach dalej tak jest, to też jest jakby, wiesz, lokalna specyfika, nie? Wiesz, gdzieś miasta, z którymi ja byłem związany, jak Toruń czy Warszawa, no to jakby tutaj była ekipa dosyć jasno określona i zdecydowana w działaniu i w pewnym momencie po prostu takie osoby już nie miały wjazdu na koncerty punkowe. Mhm. Do tej pory jakby w tych dwóch miastach idziesz na koncert i masz pewność, że nikt się tam, kurde, nie pojawi z dupy, nie? Że nie będzie, wiesz, problemu. Bo ten problem gdzieś tam został rozwiązany już wcześniej. Nie wnikam jak. Chciałem też zapytać o te teksty historyczne, które gdzieś podobno od ciebie się wywodzą, bo był taki, nie wiem, czy kojarzysz, taki szwedzki zespół Sabaton, czy Lazy Kojarzysz, takim pagrokowym Sabatonem? Nie, w życiu. To zupełnie nie jest tak. Chociaż z drugiej strony, no tak, no. Można by sobie tak żartować, nie? No jakby z tym, że Sabaton całą swoją tożsamość jakby zbudował na tych historycznych, wojennych tekstach, nie? Do tego swojego strasznego power metalu. No u nas nie jest tego tak dużo na pewno. U nas nie ma tak dużo ani historycznych tekstów, ani power metalu. Natomiast wiesz, co mi przyświecało? No, trochę na zasadzie odczarowywania tej historii, trochę na zasadzie kontry jakiejś do tego całego bogoojczyźnianego syfu, który gdzieś tam się zaczął wylewać, wiesz, do tego kultu żołnierzy wyklętych i tak dalej. Ja stwierdziłem, kurde, w historii jest tyle wartościowych rzeczy, o których można powiedzieć, z których można brać naukę, które niekoniecznie są po prostu takie, nie? A z drugiej strony są to po prostu ciekawe rzeczy. No, tak jak wiesz, to nasze Hell of San Domingo, no to jest po prostu dosyć interesująca historyczna kwestia, gdzie wiesz, jacyś Polacy gdzieś tam się bili na San Domingo, nie wiesz, w imieniu Napoleona, którzy tam dołączyli do niego, żeby walczyć o niepodległość Rzeczpospolitej, a chłopik rzucił na drugi koniec świata, żeby uciskać innych, nie? No to też jest taka nauka, po prostu wiesz, no nie wiesz tym, co są na górze, bo cię wychujają, nie? Po prostu. No i tak samo na przykład, wiesz, z tą bitwą pod Somą, nie? Którą gdzieś tam przywołaliśmy w tym One of a Million. Wiesz, no bitwa, która pochłonęła milion ofiar, a której efekt był żaden, bo front się przesunął o parę kilometrów w tą czy w tamtą, nie? No straszne rzeczy generalnie, nie? Bo pokazujące, jak życie jednostki, życie ludzkie jest mało warte dla tych, co są na górze, nie? I to mi bardziej przyświeca, nie? Tutaj wiesz, gloryfikacja wojen, bitew i tak dalej, to nie jest zupełnie to, nie? To raczej pokazanie pewnych zjawisk. A zauważyłeś taki właśnie efekt Sabatonu, że zainteresowali się wami jacyś ludzie, którzy tam punk rockiem niekoniecznie, ale te teksty czy ta tematyka gdzieś... Nie, zupełnie. Jesteśmy jakby niszowym zespołem i w tej niszy się obracamy. Nie udało nam się wyjść, nie próbowaliśmy specjalnie poza nią. Nie. Przejdźmy, wiesz, do tych skandali, do tych częstych zmian składu. Jak to się stało, że z Erykiem się rozstaliście? No słuchaj, zwyczajnie, no po prostu ludzie gdzieś tam na pewnym etapie dochodzą do wniosku, że nie do końca jest im po drodze i się rozstaliśmy i tyle. Wiesz, dochodziło do jakichś w sumie tam, no różnice były w sumie dwupoziomowe, myślę, jedna to jakby muzyczna, trochę tu się zaczęliśmy rozjeżdżać się w kierunku muzycznym, a druga też jakby funkcjonowania zespołu, nie? No i
wiesz, nagraliśmy tą płytę Interesting Times, zagraliśmy kilka koncertów i gdzieś tam się po prostu rozeszliśmy wtedy. Bo który to jest skład teraz Lazy Class? Jezu, nie mam pojęcia, wiesz? Trochę zawsze się nabijałem z zespołu, gdzie jest tylko jeden jakby oryginalny członek, a okazało się, że sam teraz mam taki zespół. Na to nie zwróciłem uwagi, że jesteście jedynym elementem łączącym historię z teraźniejszością. To prawda, tak to wyszło. Wracając jeszcze do tych kwestii dyskograficznych, tego europejskiego kierunku, to właśnie dość szybko nawiązaliście współpracę z zagranicznymi wydawcami, nie? Bo to i Rebellion, i Kontra gdzieś tam z wami współpracowała. Jak do tego doszło? Jakoś sami się tam zgłosiliście? Oni was gdzieś dostrzegli? Nie, no słuchaj, no doszło do tego prozaicznie, nie? Wydaliśmy tą pierwszą epkę na CD. Jakąś tam pulę CD-ków wziąłem i powysyłałem do kilku zagranicznych wytwórni. Napisałem, że jakby tu mamy taką epkę i chcemy ją wydać na winylu. No, jakby tam zgłosiły się dwie wytwórnie, które byłyby tam by tym zainteresowane, jakby my tam się dogadaliśmy wtedy z Rebellionem i, no i poszło wtedy, nie? No to na pewno też był taki wiatr żagle dla nas, nie? O kurwa, nie? Ktoś, wiesz, wytwórnia, która fajne rzeczy wydaje, wyda też nas, nie? Zajebiście. Z tego, co mówisz, to czasem są, wiesz, takie proste historie, ale wielu tak odbiera, że kurde, wydali, nie wiadomo kto, pewnie ma jakieś, nie wiadomo jakie chody czy znajomości, a to jest takie dokładnie, proste, dokładnie, ludzie tego nie próbują robić, nie? Tak, tak, to jakby, to jest też to coś, co jakby też od lat gdzieś zauważam na scenie, nie, wiesz. Zatem, słuchaj, załatw mi koncert gdzieś tam, bo wy tyle gracie. Mówię, no kurwa, no to pisz do ludzi, którzy robią koncerty i ktoś cię weźmie, no tak to wygląda, nie. No jak jakieś kontakty się po prostu wyrabia. Jak będziesz siedział na dupie i martwił się, że nikt cię nie zna, no to nikt cię nie pozna, nie, trochę, no tak to trochę wygląda. Jak nigdzie nie wyślesz płyty, to nikt go nie napisze. Nikt nie usłyszy, nie? No bo to jest, wiesz, ja już to trochę działam na automacie, typu, wiesz, wydajemy jakieś wydawnictwo, ja biorę potem i pakuję ileś płyt i wysyłam te promocyjne, żeby gdzieś tam jakieś recenzje się pojawiły. A to, co dostrzegam, no to jakby większość ludzi po prostu tego nie robi, wydając płytę, po prostu wydają płytę i tyle, nie? Wiadomo, podejścia są różne, jeżeli ci na tym nie zależy, no to spoko, luz, nie? Ale to potem nie chodzi, nie gadaj, że nikt cię nie słucha i w ogóle jesteś taki zajebisty, nie? No, bo... No trzeba włożyć trochę pracy w to, nie? Wiadomo, że szczęście jest ważne, jak najbardziej, ale no bez tej pracy to samo szczęście to trudno, żeby to zażarło, nie? Tutaj wiesz, no, ta scena, jak widzę, no to dąży do takiej, wiesz, totalnego DIY, no bo to... No bo tak naprawdę po co jest wytwórnia do zespołu teraz? No żeby wyłożyła pieniądze na winyl, którego tłoczenie jest droższe niż CD, nie? No i tyle. Większość tych... Okej, część wytwórni robi jakąś promocję, część ma swoje kanały sprzedażowe czy dystrybucyjne, ale to jest, wiesz, jak ktoś jest w miarę obrotny, to sam sobie wie, to może ogarnąć. Nie? Tak, do niedawna to te polskie wytwórnie największe nawet nie były za bardzo widoczne w social mediach, dopiero źródło. No dokładnie. Dwa lata temu gdzieś zaczęły działać. Nie? Tak, nie? Tak. Trochę. Tak, też miałem takie wrażenie, że gdzieś trochę im świat odjechał. Dokładnie, że tak z jedną nogą dalej jesteśmy w latach 90. i myślimy, że się nic nie zmieniło, a patrząc choćby na te wytwórnie, wiesz, amerykańskie, nie wiem, czy na jak Fatwreck działa, jak oni tam się wspierają, jak są obecni, wiesz, w tych social mediach, no to jest, kurde, inny świat, nie? Tak, tak, znaczy wiesz, no Fatwreck jest wielką wytwórnią, więc tutaj nie ma chyba porównania z żadną polską wytwórnią, ale jakby, wiesz, jakieś tam powiedzmy zachodnio odpowiedniki, że tak powiem, w skali wielkościowe tych wytwórni, no też działają, nie? No to mnie czasem dziwi właśnie, że wiesz, że nawet jak mówimy o takich YouTube'owych historiach, no nie, że te osoby, no nie, które gdzieś tą scenę kreują, które mogą wydawać te zespoły, są gdzieś tak bardzo na uboczu, a jak się już włączają w jakąś dyskusję, to często dotyczy choćby, nie wiem, drukowania koszulek albo jakichś takich abstrakcyjnych problemów. Wiesz, no to są wszystko już starsi ludzie, nie? Więc mają swoje przyzwyczajenia, swoje nostalgie. Wiesz, zresztą to tak jest chyba trochę, że ten punk rock w tym momencie to jest po prostu takie trochę odtwarzanie tego, co było, nie? Trochę, no, mam takie wrażenie od jakiegoś czasu, co coraz większe chyba, że to po prostu trochę się bawimy w grupę rekonstrukcyjną, nie? Tak. I to nawet jak popatrzysz na trendy muzyczne, nie? Wiesz, jak my z Lazy Class startowaliśmy, był ten taki 2-3 lata boom takiego street punka Oja, potem wjechał post-punk, czyli wiesz, dokładnie tak, jak się to działo wtedy, nie? Na samym początku.
czy jesteśmy skazani tylko na zbowit? Zresztą nie wiem, czy na zbowit, nie? Wiesz, bo okej, okay, trochę narzekam, ale jakby ja lubię te wszystkie nowe zespoły, które się pojawiają i grają jak stare, nie? Więc też mam swoje lata, też mam swoje przyzwyczajenia. Ale faktem jest, że jeżeli chcę szukać nowej muzyki, coś, co mnie zaskoczy, no to raczej szukam poza sceną, nie? Punkową. Więc to tak to jest. No wiesz, spoko jest kolejny fajny, nowy hiszpański klon Blitz, nie? Lubię to słuchać zajebiście, jak robią to fajnie, to już w ogóle. No ale no, co mnie tu zaskoczy, nie? Jakieś nowości polskich chcesz byś polecił? Tiger Skull wydało płytę urodzona, ona co prawda w sieci już jest chyba ze 2 lata, no bo już jakiś czas, ale jakby teraz jest namacalna, jest bardzo fajny rock'n'rollek. Nie wiem co jeszcze, więc to jest dosyć zabawne, bo to jest takie pytanie, które ej, a czego teraz słuchasz i mam pustkę, mimo że słucham muzyki ciągle, nie? Mi wtedy do głowy przychodzą jakieś starocie zazwyczaj. Dokładnie tak, nie? Więc to bym się chyba musiał po prostu trochę bardziej przygotować, przejrzeć playlistę i płytotekę, czego tam sobie słucham teraz, nie? Ale faktycznie jest tak, że słucham też no, dużo tych staroci, nie? Tam wiesz, gdzieś też się tam może niecałościowo załapałem na to wszystkie, na to całe, wiesz, wydawanie wznowień starych rzeczy. Nie wszystko łykam, te jakieś tam demówki z lat 90. to jakby... Mam taką zasadę, że jak czegoś nie słuchałem jako dzieciak, to teraz w to nie wchodzę, bo zazwyczaj nie ma po co, nie? Bo to jak nie masz do tej muzyki sentymentu, no to nic tam pewnie nie usłyszysz fajnego, nie? Z jednej strony to jest gra dla sentymentu, a z drugiej taka trochę zabawa dla kolekcjonerów. Nic świeżego to nie produkuje, nie? Jakby nowych ludzi do punk rocka nie przyciągnie jakaś, wiesz, wznowienie demówki z 89 jakiegoś zespołu tam z dupy, nie? Niestety. Niestety, nie? Tutaj to jest, wiesz, to jest tylko dla starych ludzi, nie? Dokładnie, to jest jeszcze jakby jeszcze bardziej zamykanie się w tym swoim środowisku. To prawda. No ale wiesz, widzę, że też jesteś kolekcjonerem i też tutaj zbieractwo uskuteczniasz, co też widać w wydaniach Lazy Class, no nie? Bo też zawsze ze 2-3 kolory tego winyla się pojawiają. To prawda, mam takie podejście, żeby to wszystko też było robione estetycznie, żeby to była fajna okładka zrobiona, ładnie wydrukowane, żeby była spójność, o, to jest coś, na czym mi zależy, jakby taka spójność estetyczna wydawnictwa, to jest coś, co lubię. No tak sobie trochę gadamy o różnych tematach, ale tak o waszej nowej płycie jeszcze nie pogadaliśmy za bardzo. No to prawda. A tak jak mówiłeś, po zmianie składu, też trochę styl muzyczny się zmienił. Mam wrażenie, że jest bardziej jeszcze street punkowa, bardziej ojowa niż poprzednie nagrania Lazy Class. To na pewno. Takie było też założenie tej płyty. Stąd też jakby wiesz, to jest to, co wcześniej wspominałem o rozbieżnościach muzycznych z Erykiem. Eryk chciał grać bardziej miękko, robić takie, wiesz, bardziej melodyjne rzeczy, nie do końca w takim klimacie, w jakim w sumie nam by to odpowiadało. Bo tak samo z Krejpkiem tak samo uważaliśmy, to był basista wtedy, kiedy był Eryk, teraz jest drugim gitarzystą i też wokalistą. Tutaj też roszady wewnątrz zespołowe zachodziły, zmiany instrumentów. Ja zresztą też już grałem na wszystkim w tym zespole poza perkusją, nie? Bo też grałem był okres, kiedy grałem na basie, kiedyśmy we trzech. No, to wracając do płyty, tak, jest na pewno mocniejsza, jest na pewno taka bardziej steampunkowa, trochę bardziej ojowa. Myślę, że też jakby tutaj wokale dużo dają tego mocniejszego. No, i ja i Sławek mamy po prostu takie dosyć mocniejsze wokale niż Eryk. Mniej melodyjne, mniej śpiewamy, bardziej w sumie gdzieś tam ja przynajmniej drejapę niż śpiewam, więc tak to wychodzi. Co w ogóle z twoim drugim projektem Negative Wipes? Nic, umarł i nie żyje. Już tak całkiem nic za nic? Całkiem, no tak, tak. Tuż przed pandemią udało nam się zagrać tam jakby tam ostatnie koncerty i tyle. Żywot i tak był dłuższy niż jakby, wiesz, tego przysłowiowego warszawskiego hardkorowego zespołu, bo w sumie nawet longplaya nagraliśmy, więc spoko. Dokładnie, nawet się udało coś więcej niż 2 numery na Bandcampie. No, dokładnie. Czytałem ostatnio wasz wywiad w Pasażerze. Tam powiedziałeś taką ciekawostkę odnośnie tego, jak działa promocja tych scenowych zespołów, nie? Że wystarczyło, że wrzuciliście zdjęcie do sieci, już były zaproszenia na koncerty, zaproszenia na wywiady. A, wtedy tak, tak, tak. To prawda, to było dosyć zabawne. No,
Ale wiesz, no z drugiej strony to jest to budowanie kontaktów, o którym mówiłem ci wcześniej. Wiesz, jak grasz w iluś zespołach od iluś lat i w sumie grałeś prawie wszędzie w Polsce, gdzie można było grać, no to masz nowy zespół, no to jest dużo łatwiej, nie? Więc to wiesz, rzucasz fotkę, ktoś widzi, o, grają ci, o, to musi być spoko, dobra, nie? Wiesz. Tak to zadziałało. Tutaj jakby na dzień dobry faktycznie z Negative Vibes dostaliśmy całkiem spory kredyt zaufania, nie? Nie wiem, czy młodzi z tego skorzystają, bo nie będą chcieli raczej zakładać punk rockowej kapeli, nie? Ale takie, wiesz, dwie porady, które wychodzą jakby z tej twojej opowieści, to żeby raz wysyłać te materiały i pokazywać się ludziom, a dwa, żeby naprawdę gdzieś tam grać i nie siedzieć w domu i nie czekać, aż ktoś cię gdzieś zaprosi. Dokładnie, dokładnie tak. To jest chyba podstawa, wiesz. Warto mieć swój sprzęt, bo to też jakby widziałem 1000 razy, wiesz, zespół, który przyjeżdża i gra na jakiś gównie i nie brzmi, no to po co to tak trochę. Wiesz, okej, mają fan, spoko, ale jeżeli chcą coś pograć, to warto mieć coś, że cię słychać, nie? Mhm. Myślę, że takim przykładem jakby dosyć młodego jak na scenę zespołu, który gdzieś tak trochę w ten sposób działa, jest Danziger, nie? Dokładnie. Z Gdańska, bo jakby widzę tutaj, że chłopaki po prostu, wiesz, dużo grają, płyty wydają sobie sami, wysyłają je, wiesz, i furczy, nie? Tak, nie mają tego oporu, żeby gdzieś do kogoś zagadać, nie? Do mnie też się tam odzywali, żebym zrecenzował materiał, to też, wiesz... Dokładnie są, tak. Są otwarci jakby... na to, nie? No. Tak, tak. I myślę, że takie podejście po prostu procentuje, nie? Byli nawet... Jak chcesz mieć zespół, który gra koncerty, no to po prostu no tak trzeba robić, nie? I byli nawet w Dzień Dobry TVN, no nie każdemu to się uda. To prawda. Okej, okay, to faktycznie. No, a nie zapraszają tych warszawskich zespołów? Nie mieliście już propozycji, żeby gdzieś w telewizji się pojawić? Nie, jakby takich propozycji zupełnie nie mieliśmy, nie? Żeby gdzieś tam się... pojawiać, ale też jakby sami zupełnie też nie szukaliśmy, nie? Więc to nie mam pojęcia, jak to działa, jakby to nie jest jakby nasz świat, ani nasz, wiesz, tutaj cel, żeby być w TVN, nie? Czy gdzieś tam gdzie. Jak patrzymy, wiesz, na tę scenę, to ona wciąż jest taka, wiesz, hermetyczna i czasami się zdarzają tylko za kapele, które gdzieś próbują trochę z niej wyjść, nie wiem, jak The Stubbs na przykład, niektórzy na różnych scenach gdzieś tam walczyli. Tak, zresztą no, tak samo The Stubbs, tak samo Jad, który też trochę jakby wyszedł poza tą piwnicę i gdzieś tam powiedzmy też trochę się bardziej otworzył na scenę metalową, a scena metalowa na nich i to też fajnie działa, nie? To jest przykład chyba najbardziej błyskotliwej kariery ostatnich 5 lat. To prawda, tak, to fajnie źle. Ale widzisz, ale to jest też jakby trochę potwierdzenie tego, co mówię. No masz tam ludzi, którzy mają kontakty, którzy jakby te swoje jakby ścieżki działania już tam wychodzili w wielu poprzednich zespołach, robiąc koncerty, jeżdżąc z zespołami na trasy, jakby wiesz, mając inne zespoły, które dobrze działały, więc po prostu wiedzą, co robią, nie? Trochę wracamy do tej klamry, którą zaczynaliśmy, czyli o tym YouTubie, no nie? Bo mam czasem wrażenie, że wiele zespołów nie chce robić czegoś, co nie jest takie oczywiste, z obawy przed jakimś scenowym ostracyzmem, czy krytyką, czy... Myślę, że na pewno tak to działa. Mm-hmm. Tak, o Jezu, zrobiłeś to jest takie niepunkowe, nie? Wiesz, no... Tak. Myślę, że w wielu przypadkach to gdzieś podcina skrzydła. Myślę, że w wielu przypadkach może to też ograniczać jakieś tam dotarcie do ludzi, nawet którzy są związani z punkiem, ale powiedzmy trochę innych, nie? Albo trochę innym, albo trochę inaczej go rozumiejących, nie? Wiesz, no takie rzeczy, wiesz, no nie, tak jak z Lazy Class zagraliśmy tam na urodzinach Analogsów na Woodstocku, nie, no to też były podśmiechujki, no ale z drugiej strony, kurde, gdzie ja bym ci zagrał tam, nie wiem, dla jakichś tam 3000, tam 4000 osób pod jakimś namiotem, no nigdzie, nie. Było to jakieś doświadczenie, jakby wiesz, nie straciliśmy tam, kurwa, swojej koszerności punkowej, nie, wiesz, nie musieliśmy niczego podpisywać, kurwa, ani się ściskać z owsiakiem, nie. Po prostu spoko doświadczenie, nie? Fajna przygoda na pewno. Tak, wydaje mi się, że jakby wielu osobom gdzieś tutaj się trochę włącza scenowa samocenzura, nie? Że może by chciały, ale coś tam może nie wypadać, bo koledzy będą, kurwa, sobie, wiesz, robić sarkastyczne wycinki, nie? Dokładnie. Już może bym zrobił to zdjęcie z Błaszczakiem. będą się śmiali, nie? Dokładnie. Kolega to zrobił i nie wyszło fajnie. No tak, to prawda.
Jak widzisz tą przyszłość tej naszej polskiej sceny punkowej? Myślisz, że Danziger zmieni oblicze tej sceny i pojawią się jacyś młodzi jeszcze? Czy to po prostu będziemy się spotykać na tych zlotach od czasu do czasu? No ja nie jestem optymistą tutaj. Ja myślę, że to będzie po prostu sobie tutaj powoli dogorywało. Wiesz, no dzieciaki mają coś innego teraz, nie? Jakby wiesz, każdy czas ma swoją muzykę buntu. Jakby wiesz, pierdolenie 50-latków, że dzieciaki to teraz się nie umieją buntować, bo ja to się buntowałem w Jarocinie, no to jest po prostu pierdolenie już starych tetryków, jakby wiesz. On mając 14 lat się buntował przeciwko takiemu pierdoleniu, teraz sam takie rzeczy gada, nie? Więc wiesz, oczekiwanie od innego pokolenia, że będzie się buntowało i słuchało dokładnie takiej samej muzyki jak my, jest po prostu głupie i naiwne, nie? No po prostu wiesz. Dzieciaki mają swoje rzeczy i chyba trzeba się z tym pogodzić, no co tu wiesz. A z drugiej strony, jakbym był dzieciakiem teraz i wszedł sobie na forum typu na Facebooku, tam Punk Rock Polska i zobaczył, co ci ludzie tam wypisują. Jacy są kurwa. O Jezu, po prostu dziwni. To bym zwątpił w życie po prostu. Nie? No. Dokładnie tak. A w ogóle jak ci ktoś kurwa zębów nie wybił i papy nie skroił, to chuja nie pan z ciebie. No wiesz, no takie rzeczy, nie? Więc ja się zupełnie nie dziwię, że wolą iść na Young Leosie, kurwa, i sobie wiesz, pić Bacardi ze szklanki, kurwa, nie? No, to jest bardziej ich, nie? To jest, zresztą wiesz, no to jest też taka kwestia, że to jest muzyka robiona przez ludzi z ich pokolenia, nie? No wiesz. Czy ty miałbyś fan, mając, nie wiem, 16-17 lat i słuchać jakiegoś, kurde, wyliniałego 50-latka, który się przebrał, kurwa, za kogoś i wygląda w sumie dla ciebie zabawnie i śmiesznie, no średni, nie? Co, czy mówisz o zespole Stres? O, na przykład, to jest świetny przykład. No, no chociażby, nie? Jest dużo więcej takich zespołów, nie? Tak. Więc myślę, że to są też mocno kwestie po prostu pokoleniowe i tak jest i tyle, nie? No bo jak patrzysz nawet na tą reaktywację pop-punka, nie? Która tam się dzieje się z udziałem Travisa Barkera w Stanach, nie? To są, wiesz, zupełnie młodzi ludzie, którzy grają dla młodych ludzi, no nie? I też nie sądzę, żeby po spotkaniu, wiesz, z Machine Gun Kelly czy kimś innym, ktoś nagle zaczął słuchać NoFX, gdzie to są stare dziady po prostu. Na pewno nie. Zresztą, wiesz, to jest też chyba kwestia podchodzenia do muzyki, też, wiesz, takich kwestii trochę bardziej w kwestii socjologicznej, nie? Że jakby gdzieś czytałem, że jesteśmy w takim świecie postsubkulturowym. Teraz już nie ma subkultur. Nie? Każdy trochę czerpie, każdy dzieciak może czerpać po trochu, może wiesz, założyć tutaj martensy i mieć podwinięte spodnie, ale słuchać kurwa, wiesz, rapu i trapu, nie? Więc i to jest zupełnie normalne teraz, nie? Wiesz, naszemu pokoleniu trochę takie rzeczy się nie mieszczą w głowie, nie? Że, ale jak to przecież, nie? Przecież jak my byliśmy, to był tylko puryzm, nie? A jak ktoś by był inny, to się, wiesz, tłukliśmy po pyskach, nie? Dokładnie, masz koszulkę Iron Maiden, wymień skład z 5. Dokładnie, a teraz wiesz, możesz mieć koszulkę Iron Maiden i chodzić na rave, nie, wiesz. I to jest jakby zupełnie normalne i tak te dzieciaki po prostu teraz działają, nie, więc jakby trochę jest też tak, że taka scena, powiedzmy, punkowa, to jest trochę archaizm już, nie, tak gdzieś mi się wydaje. Włączyło nam się takie gadanie w stylu, kiedyś to było. No tak, tak. Gadające głowy mówiące o współczesnej młodzieży. To nie jest dobry kierunek na tą rozmowę. Graliście, wiesz, tam w Rosji choćby, czy w Niemczech, to jest jakaś duża różnica, jeżeli o to chodzi? To zależy, nie? W Niemczech jest czasami tak, że w sumie ta polaryzacja też jest tam mocna, nie? Że wjeżdżasz na koncert i tam wszyscy wyglądają tak samo, nie? Czyli to są skini z tunelami, nie? Trochę tak się nabijaliśmy i w puloverkach, nie? I w Sherry Red Martensach. Ale z drugiej strony jest tam też fajnie, nie? Wiesz, jest tam jakaś otwartość, mieliśmy całkiem spoko odbiór zazwyczaj, gdy tam graliśmy, więc było spoko. Zresztą ta scena też tam ma swoje różne podziały, które są nie do końca zrozumiałe dla osób z zewnątrz, od podziałów politycznych, po trochę muzyczne, do podejścia i to też jest trochę dziwne i trochę dziwnie się czasami to odkrywa. Nie? Tam są też mocne podziały. Nie? A wiesz, ale na przykład mieliśmy sytuację, że graliśmy raz na festiwalu w Hof, wschodnie Niemcy i tam w ogóle zupełnie inni ludzie niż na koncertach, w których graliśmy skinny, ale zupełnie inni. Wydaje mi się, że tam największą grupę to stanowili fani Krawalbruder,
którzy mieli, kurwa, wszystko tego Krawalbruder, wiesz, naszywki, koszulki, tatuaże, wiesz, zupełnie inny klimat, nie? Nawet nie kojarzę takie pewnie. Oj, to jest potężny zespół. No, ale też jakby przez tą bardziej taką skrajną lewą stronę uważany za, że tak powiem, mocno podejrzany, jak nie spalony. Nie? Więc to też jest tam bardzo dziwne, jest bardzo dziwna specyfika, nie? To naprawdę jest zupełnie inaczej, nie? Mhm. No, wiesz, mnie na przykład dziwi to czepianie się buzem gory, no nie? Bo tutaj jak jesteśmy, wiesz, ja generalnie kibicuję ludziom, którym coś się udaje zrobić i coś robią fajnego, no nie? I tu się zawsze cieszę, jak wiesz, ekipa w części z Polski może grać po świecie i robić fajną muzykę i gdzieś tam tą swoją pasję realizować, nie? A tu takie popierdywanie w internecie, a sprzedali się, a kurde, to nie jest to, albo... Tak, a w Niemczech idzie dwutorowo, bo z jednej strony idzie politycznie, no bo tam kiedyś Buzenglory bardzo od jakichkolwiek, że tak powiem, polityki się odcinało. Jakby to pamiętam, jakie tam Marek miał podejście. Jemu się to też zmieniło przez lata. Teraz jakby bardziej otwarcie mówi o pewnych rzeczach. Ale tam już w Niemczech nawet nie mówienie nic to już dla niektórych jest podejrzane. Albo właśnie granie z takimi zespołami jak Last Resort na przykład, nie? Z jednej strony była ta krytyka, a z drugiej, jak już zaczęli odnosić sukces i trochę się zmienił ten skinowski imidż na taki trochę inny, no to ci skini to już w ogóle wszyscy już tam na nich najeżdżali, nie? Że o Jezu, przecież to jest jakiś pop, kurwa, i tak dalej, nie? Mimo z tego, że jadą tam i mają pełne kluby, więc jakby wiesz, no psy szczekają karawana i idzie dalej, jakby tutaj bardzo kibicuję temu zespołowi i zajebiście, że coś takiego robią, nie? No dobra, to jakie teraz plany generalnie, jeżeli chodzi, wiesz, o Lazy Crust, czy twój kanał na YouTubie? Jeśli chodzi o Lazy Class, no to czekamy na winyl. Nie mam pojęcia, kiedy to się ukaże. Sytuacja na rynku tłoczenia płyt jest ciężka. Wiem, że też wytwórnie nie mają lekko, więc to się może dosyć mocno opóźnić. No i zobaczymy. No, chwilę nie mieliśmy prób z różnych tam sytuacji osobistych. W sumie teraz wróciliśmy do prób, więc też zobaczymy, jak będzie sytuacja covidowa, więc... Może jak się coś uspokoi, no bo właściwie teraz trochę nie wiadomo, na czym się stoi, to zaczniemy coś szukać sobie jakichś koncertów, ale też jakoś tam bez szału, też już mamy swoje lata, trochę tam się priorytety pozmieniały, wiesz, jesteśmy 100% deadcore, wszyscy mają dzieciaki, więc to tak też. Trochę zmienia perspektywę, nie? No ale na pewno chcemy grać jeszcze, na pewno chcemy gdzieś sobie pograć. Może nie tak intensywnie, jak wtedy po wydaniu Hell of San Domingo, ale... Coś trzeba wgrać, no, bo to jest jednak fajna zajawka, fajna rzecz, nie? Jeśli chodzi o vloga, to tutaj też nie mam jakiejś specjalnej spiny, żeby to robić jakoś regularnie. Często chyba mam tak, że mam słomiany zapał, robię hura, coś robię, a później mi to siada i potem raz na jakiś czas wrócę do tego i tak to trochę działa, więc coś tam jeszcze pewnie nagram, ale też bez jakiejś wielkiej regularności czy profesjonalizacji. Nie? Zachęcam do działania, bo nie ma tego wiele. Nie? Tak, u mnie to jeszcze działa, że fajnie się to robi, fajnie się to nagrywa, ale kurwa trochę pracy trzeba w to włożyć, no bo jednak trzeba to pomontować, pociąć. To jest takie kurwa najmniej fajne w tym wszystkim chyba. Wielkie dzięki za rozmowę. Również dziękuję, bardzo fajnie się rozmawiało. No, to powodzenia i do zobaczenia gdzieś tam w przyszłości. No, dzięki. Mam nadzieję, że coś tam pogramy i że ty też ze swoim zespołem gdzieś tam ruszysz i może gdzieś tam się spotkamy na scenie.